Mamy tutaj strzeleńca. Ała! Pokażę, co tam masz. Zapraszam do oglądania dzisiejszego filmiku. Dzisiaj pokażę gołąbki, które wysyłam do kolegi, a także na prośbę kolegów nagram pochodzenie młodziaków, których wcześniej do nich wysłałem. Także miłego oglądania. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków. Witam wszystkich sympatyków mojego kanału. Dzisiaj tutaj będę wysyłał oto tego syna mojego starego Van Luna. Nagram tą wysyłkę, a powiem wam tak, no część kolegów, co oglądają mój kanał, może jest to nudne, ale są hodowcy, do których idą te gołębie i dla których jest ważne, żeby nagrać to. Te gołąbki, z czego się wywodzą. Ostatnio nie nagrałem też komuś tam wysyłki i chciał, żeby mu coś opowiedzieć i nagrać o tych gołąbkach, które otrzymał. No więc dzisiaj w tym filmie się to postaram nadrobić. Najpierw pokażę gołąbki, które dzisiaj wysyłam. Nie ma ich dużo, tylko 3 sztuki. Tu jest samczyk, syn Van Luna. Zaraz zaprezentuję tu jego rodziców. Więc tak, tu jest jego mamusia. Mamusia, która jest jednocześnie jego siostrą, bo jest to córka starego Van Luna. No i tu zaraz jeszcze, nie uciekaj, przyprowadzę tatusia. No i tu jest tatuś. One były razem sparowane. Pierwszy lęk sobie z nich zostawiłem dla siebie. No a teraz te dwa młodziaki, takie najpóźniejsze. No nie są takie, idą po prostu jeden do jednego kolegi. Drugi jest zamówiony, samiczka, przez drugiego kolegę. Także o, tu jest ta parka. Stary Van Lund ze swoją córką i ich dziecko. Identico wyszedł jak ojciec. Tak wygląda. Będzie to samczyk. O. W ten sposób wygląda. No i idzie do kolegi zasilić tutaj hodowlę kolegi. Numer tu jest 7955. No i tutaj parka dla drugiego kolegi. Gołąbki się pierzą, a jeszcze ma dwie lotki do zrzucenia zostały. Tu się poszyi, pierzy i tak dalej. Jest to wnuk mojego szaleńca po jednym z synów szaleńca, a matką jest samiczka oryginał od Adama Zenke. Także tu, jeśli chodzi o położenie, po pochodzenie tego gołąbka, w ten sposób to wygląda. A tu jest samiczka, jaką wybrałem do tego samczyka. Jest to sztolka po moim starym sztolu z 12 roku, a matka jest także ze sztoli, wręcz można powiedzieć matka jest na linie czy imbretka i sztole znowu na sztole naparowane, więc bardzo fajne ptaki i dziadkiem jest też stary Van Lund, także tak samo dwie lotki do zrzucenia, pierzy się. O, tak wyglądają moje młode, także tutaj część tych młodych moich sprzedam kolegom, jak koledzy są zainteresowani, to po prostu powybieram kolegom parki czy pojedyncze na przykład samczyki. O, tak wygląda. Mam nadzieję, że fajna parka, że kolega będzie z nich zadowolony. Powinny ze sobą pasować. No i tu jeszcze mam dla kolegi samiczkę nakrapianą. O. Tak wygląda.
wydaje mi się, że będzie ładna samiczka. W ostatniej chwili, powiem wam, zmieniłem zdanie, bo mam pewne wątpliwości, czy ten młody, co teraz przed chwilą pokazałem, jest samiczką. To jest pewniejsza samiczka, a jest to po moim starym samczyku z 11 roku. Wiem, że po jego bracie lub siostrze w sąsiedniej sekcji jest najlepszy lotnik sekcji. Tak się sytuacja złożyło, że wymieniłem się gołąbkami z kolegą Andrzejem. On te gołąbki zlikwidował, one trafiły do innego hodowcy i świetnie wiem, że leciały. Wydały fajne gołąbki i tu mam po tym samym ojcu, a matka jest z Grytów, także i to będzie raczej samiczka, więc po prostu tą dam kolegę, bo jest pewniejsza samiczka, także ten gołąbek zostanie wysłany, także więc tutaj przygotowuję. Tu jest po starym Van Lunie samczyk, parka i do tej parki ta samiczka. No super gołąbki, wydaje mi się, pójdą do kolegów. No, tu koledze już pakuje. 9761 to jest syn tej bazowej pary, to jest brat wszystkich tych samiczek, brat tych samiczek z tymi wynikami, także no super moich ptaków. No i tutaj właśnie dogram koledze pochodzenie jego gołąbków, więc tak, tu jest gołąbek 68 i w tej celi jest razem ze swoją samiczką 15112. 15112 jest to oryginalna samiczka od Adama Zenkę. Oda już ma dwa razy pierwszy konkurs zrobiona na oddział, a 68 to jest oryginalny samczyk Adama Zenkę. Piękny samiec, może tego samczyka tutaj pokażę. Piękny samiec. Tu jest, nie wiem czy będzie widać, DV0862 z 16 roku. 68, piękny, potężny samiec. Nawet pamiętam po nim taki większy siwek, tam samczyk został wysłany. O. To jest ten samczyk. Także tam kolega miał wysłane młotki, a prosił, żeby mu opowiedzieć coś o pochodzeniu, także teraz mu to po prostu dogram. O, tu jest ten samczyk, ojciec, oryginał Adam Zenk. No i tutaj szczęśliwie też jest samczyk kolejny, tata 3469, samczyk, o, 3469, w 2017 roku był to najlepszy lotnik oddziału, dużo fajnych gołębi wydał, w kolejnych latach super z niego gołębie szły. On jest po takiej, no tutaj Van Luny i z Van Lunów i Sztoli jest ten gołąbek. W każdym razie miał pierwszy konkurs lotu finałowego 300 km i był pierwszym lotnikiem oddziału, także tu ma kolega, to jest ten gołąbek. Aż jeszcze pokażemy, ej, chodź tu pokaż. 3469, jak widać jajka mają, samiczka uciekła do woliery. Powiem tak, 3308 jego samica jest siostrą samicy 9743, także to też sobie kolega może zapisać, czyli ma tam kuzynów, kuzynki, jeśli chodzi o to. No i teraz dwie pozostałe pary. Tutaj jest kolejny.
Kolejne dwie parki to są po tak 3-4-4-4. Jest to super samczyk, jest to syn tej pary. I 3-4-4-4 wydał mi w 2016 gołąbka. Po nim dziecko w zeszłym roku siadło pierwsze z tego lotu 500 km na młode. Więc jest to syn szaleńca, czyli ma kolega wnuka lub wnuczkę szaleńca. Szaleniec i szalona to jest ta para tutaj widoczna na załączonym obrazku. Także 3-4-4-4 jest dzieckiem tej pary, a to są wszystko jego siostry i nie tylko, jest ich znacznie, znacznie więcej. Naparowany na sztol Van Loon, moją drugą podstawową linię. I podobna sprawa, to odczepię, jest tutaj. Tu jest 3-3-15. To jest brat 3-4-4-4. To jest brat 3-4-4-4. I co ważne jeszcze, jest to brat mojej tegorocznej najlepszej lotniczki. Jego siostra, gniaździaczka z gniazda, bliźniaczka jakby to powiedzieć, zdobyła w tym roku 10/10, była moją najlepszą lotniczką. To jest ta samica, która nie została wysłana na dwa ostatnie loty, bo zniosła jajko. Także tak samo jest to syn tej pary. A jego siostra w ogóle tu jest, o, tu jest jego siostra 3-3-16. Boże, będzie widać, 3-3-16. To jest jego siostra, super samica, to już było zdjęcie zeszłego roku. Ona tu wtedy w kategorii B miała super wyniki. Nie wiem, tu może jej wyniki gdzieś będą, 3-3-16. To są wyniki bez tego roku, w tym roku zrobiła 10/10. A to jest tata tego młodego 3-3-16, po którym 3-3-15, po którym kolega po nim ma młodego. Pokaż tu nóżkę. No, 3-3-15. To jest tutaj moje, jak ja je nazywam, szaleńce. O, to są te ptaki, także w ten sposób, a on naparowany na siostrę 3308-9743. Też bardzo fajne gołębie, powiem tyle, że tam z tamtej pary już miałem roczne, co po 8 konkursów robiły. Także taka też fajnej pary rozpłodowej gołębie, które się pokazują. Tak to wygląda. Teraz ma sztuczne jajka. O. Także tu nadrabiam zaległości. Tu są rodzice tych gołębi. O, tak się zachowują. Tu jest kolejny. Nie dopuści.